Dużej mocy film. Tak się złożyło, że żyjemy w takich czasach, gdzie prędkość rozprzestrzeniania się informacji jest absolutnie kolosalna. I jeżeli jakaś Tajlandka lub jakiś Wietnamczyk wrzuci film do sieci, to momentalnie będzie to oglądała cała Europa, Australia i jeszcze ludzie z Zimbabwe. Tak się jakoś złożyło, że ostatnimi czasy wielu z was pisze mi, żebym się odniósł do pewnego bardzo sławnego filmu, który odniósł sukces w sieci poprzez aplikację TikTok. I na tym konkretnym filmiku jest osoba, która je pająka. Czekajcie, może nawet go wygooglam, tego filma. Nie to. Klik, klik, klik. Nie, to też nie to. O właśnie. No i na tym, że krótkim filmie jawnie widzimy, że pani Azjatka, jeśli miałbym strzelać, to albo Tajka, albo Wietnamka, ewidentnie po prostu zjada żywe ptaszniki. I tak jak wspomniałem, kilkoro z was odezwało się do mnie, żebym wam powiedział, co sądzę na temat takiego jedzenia ptaszników. I dosłownie do pół godziny temu nawet napisał do mnie jeden z widzów właśnie z linkiem do tego oto krótkiego filmu i z zapytaniem, czy wiem, co to są w ogóle za pająki. No to tak, od razu chcę zastrzec, że moje zdanie jest nic nieznaczące, tak naprawdę nie zmienię tego, że te pająki są lub nie będą jedzone. I postaram się wam tutaj przedstawić mój punkt widzenia, jak to wygląda. Wszyscy wiemy, że zarówno owady, jak i pajęczaki są jedzone przez ludzi w bardziej upieczonej lub bardziej surowej formie, takiej jak na tym filmie, od setek, a nawet tysięcy lat w różnych regionach świata, tak? W Australii, w Ameryce Południowej, w Azji, w Afryce. A propos Afryki i jedzenia owadów, to też mam dla was taką krótką historię. Jeszcze ze 2-3 lata temu, jak miałem korepetycję z angielskiego, to moim korepetytorem był pan z Kamerunu, właśnie Kameruńczyk. I on opowiadał mi, że w tej jego wioseczce i ogólnie regionie, który jest bardzo biedny, oni normalnie gromadzą się wieczorami pod lampami, które zwabiają owady i te owady zbierają po to, żeby je zjeść. Także to nie jest tam, wiecie, nic dziwnego dla nich. Dla nas może tak, ale dla nich nie. W ogóle patrzcie, co Metka robi. Widzicie? Tak sobie dupką macha i elegancko buduje norkę. Natomiast to, co mnie ujęło i tak uderzyło w tej afrykańskiej historii, to to, że o ile ci Kameruńczycy zbierają te owady po to, żeby się najeść, żeby zdobyć pożywienie, ten gość dodatkowo opisał mi w ogóle, jak te owady wyglądają i okazało się, że są to chrząszcze z rodzaju Sternotomis, które w Europie są bardzo cenione przez kolekcjonerów, rozumiecie to? Owady, za które Europejczyk jest w stanie wywalić naprawdę na kilka stów na za osobnika, tam są po prostu zjadane. Sam poluję na kilka gatunków z tego rodzaju. Ale wracając już do tego filmu, to tak. Przede wszystkim to nie jest pierwszy film, który widziałem, gdzie ktoś przyrządza lub je pająki. I tutaj może doprecyzujmy ptaszniki, tak? Bo to jednak ptaszniki są takim głównym, dużym źródłem białka i pożywienia dla wielu mieszkańców tamtych regionów. Natomiast jest to pierwszy film faktycznie, w którym widziałem, że te ptaszniki są nadal żywe. Z tym, że one, sami widzieliście, one są żywe, bo jednak poruszają odnóżami, mają wszystkie części ciała, tak przynajmniej mi się wydaje. Natomiast one są jakby oczadzone, odymione czymś i przez to też te pająki się w ogóle nie bronią. Natomiast jest też inny możliwy powód, dlaczego te pająki jej nie gryzą i dlaczego one się nie bronią. Ponieważ na jednym z innych filmów, które tutaj wam wrzucam fragment, jest pokazane, jak taki pająk zostaje żywcem wygrzebany z nory i po prostu najbezczelniej w świecie brutalnie zostaje on pozbawiony swoich helicerów wraz z pazurami jadowymi. Więc no, nie mając helicerów, nie może on ugryźć. To jest jego główna broń i nie może jej użyć. Ale na tym filmie, gdzie są one jedzone żywcem, widać, że te pająki mają helicery, więc możliwe, że po prostu zostały pozbawione tylko tej ostrej części, czyli właśnie kła w cudzysłowie jadowego, bo to się nie nazywa generalnie kieł jadowy. No i dzięki temu ta pani jest w stanie trzymać je i potem je zjeść. Co do samego jedzenia, no ja chyba bym się nie odważył. Dla mnie to jest troszkę za dużo, jednak jeżeli miałbym spróbować takiego ptasznika w jakiejkolwiek formie, to taki ptasznik musiałby zostać poddany obróbce cieplnej, tak? Czyli nie wiem, usmażony, czy upieczony, czy jakkolwiek oni to przyrządzają. Bo jednak, no nie oszukujmy się, pająk w zasadzie w środku jest w formie płynnej. Tak jakby zabrać cały egzoszkielet z takiego pająka, to on by się po prostu rozlał. Więc takie jedzenie odwłoka, no to jest trochę jak jedzenie winogrona, że po prostu rozpryśnie się w ustach i jest zabawa. Kto zna pastę o mentosie, ten wie, o czym mówię. Także być może, nie wiem, dla nas Europejczyków jest to w ogóle nie do przyjęcia, jak można jeść żywe pająki, fuj, fe, w ogóle to jest okrutne, nieludzkie
i obrzydliwe, ale pamiętajmy, że chociażby w Japonii, czy nie wiem, w Singapurze chyba też podaje się żywe sashimi, czyli takie kalmary na przykład, które są cały czas żywe, cały czas się ruszają i to po prostu jest jedzone przez tamtejszych smakoszy. Dla nas może to być dziwne, dla nich nie jest i taki jest świat i tyle. Natomiast co do samego pająka, jaki tam jest jedzony, to wydaje mi się, że pająk ten należy do rodzaju Cyriopagopus. Ja niestety nie mam tutaj żadnych pająków u siebie z rodzaju Cyriopagopus. Chociaż nie, przepraszam. Tu jest Lividus. Ten ptasznik to jest Cyriopagopus lividus. W każdym razie są to pająki takie typowo azjatyckie, podziemne, silnie jadowite, dość agresywne, co też można zobaczyć po tym filmie, uzbrojone w potężne pazury jadowe. No i tutaj ewentualnie ktoś by mógł zadać pytanie, no ale zaraz, to jak się takiego pająka zje i jeżeli się mu nie usunie tych pazurów jadowych, a on będzie taki oczadziały i całego się go zje, to czy ten jad może nam coś zrobić, tak? No bo w końcu ten jad też zjadamy. Nie mam pojęcia, nie wiem, nie pytajcie mnie, nie wiem. Może jakoś soki trawienne w żołądku zneutralizują ten jad i wszystko będzie okej. Więc no tak to właśnie jest z tymi ptasznikami i z ich jedzeniem. Co więcej, warto wspomnieć, że na przykład ten pająk, którego ja tutaj mam, to jest spreparowany samiec Chromatopelma cyaneopubescens, czyli ptasznik z Nowego Świata, który na odwłoku ma włoski parzące. A rodzaj Cyriopagopus, czyli właśnie prawdopodobnie te pająki, które są tam wsuwane przez tą panią, takich włosków nie posiadają, bo jakby zjadła z włoskami parzącymi, to też podejrzewam mogłoby podrażnić cały przełyk i wnętrze buzi i byłoby to no, dużo mniej przyjemne, a tak no to jakby na luzie. To jest po prostu ogromne źródło białka, szczególnie w odwłoku. I niektórzy się w ogóle też dziwili, jak to jest możliwe, że jeżeli ta pani ugryzie odwłok tego pająka, to on się nadal rusza, nie? W sumie ludzie też tak trochę mają, że kiedyś widziałem film, jak gościa przepołowiło i on się jeszcze ruszał, bo był w szoku, nie? To też nie jest tak, że jak coś nam się bardzo poważnego stanie, to my momentalnie umieramy. Nasz mózg cały czas pracuje. A że u pająków ten mózg, znaczy mózg, dużo powiedziane, ten zwój nerwowy jest w głowotłowiu, no to ten pająk cały czas jest się w stanie jakoś poruszać. On, to nie jest tak, że on umiera momentalnie, jest, wiecie, już taki. A propos jedzenia dziwnych rzeczy, Jezu, jeszcze kiedyś widziałem film, gdzie gość po prostu je żywe skolopendry. To był już totalny hardcore i ja może spróbuję znaleźć ten film i tutaj wstawić wam fragment, ale tak, żeby mi nie wywaliło praw autorskich. Po prostu no, jak ja to zobaczyłem, to byłem takie no... No w sumie człowiek, czego człowiek nie zje, nie? Już naprawdę mnóstwo dziwnych rzeczy ludzie jedli. Nie no, ale wyobrażacie sobie wsunąć na przykład takiego chrząszcza na obiad? Niesamowite po prostu, no już swoją drogą, że chityna by powłaziła w zęby, ale w ogóle, żeby przemóc się, żeby takie coś wsadzić do buzi, no to też trzeba mieć siłę woli, to na pewno. No i to tak naprawdę wszystko, co mam wam do przekazania w tym filmie. Dajcie znać, czy podobało wam się, jak ludzie jedzą pająki lub inne dziwne rzeczy. Nie zapomnijcie też o nadchodzących giełdach, między innymi w Gliwicach, między innymi we Wrocławiu, między innymi w Warszawie. No i co, i widzimy się w kolejnym filmie. Hej!